Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Według synoptyków majówka przyniesie nam prawdziwy pogodowy rollercoaster. Od słońca po chmury i deszcz, a w poniedziałek niestety także spadek temperatury. Zanim to nastąpi, przed nami całkiem pogodna noc już bez opadów deszczu, ale niestety chłodna. Na termometrach w nocy maksymalnie od 5 do 7 stopni na południu Polski i od 1 do maksymalnie 3 stopni na północy. Jutro przez cały dzień dominować będzie słoneczna i pogodna aura, z wyjątkiem południa kraju, tutaj niestety będzie się nieco chmurzyć, a z tych chmur może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach jutro od 10 do 11 stopni właśnie na południu kraju i od 11 do 13 na północy. Jedynie na wschodzie będzie najcieplej, tutaj od 14 do nawet 15 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu również będzie pogodna i bez opadów deszczu, ale niestety chłodna na termometrach maksymalnie od 1 do 3 stopni. Jutro przez cały dzień w naszym regionie dominować będzie pogodna i słoneczna pogoda i warto to wykorzystać, bo niestety niedziela może już nie być tak łaskawa. Na termometrach jutro od 11 do maksymalnie 12 stopni, na barometrach wahania ciśnienia jutro 1008 hektopaskali, a ja życzę Państwu udanego długiego weekendu. Do zobaczenia!